jeść. To był ten pan od kuchni. Słuchaj, tak. Dostaliśmy w kalendarzu adwentowym do zrobienia. Co, Antosiu? Ciasteczka. Ciasteczka dla świętego Mikołaja. Czyli jutro pewnie będzie jakieś inne zadanie. Justynka, chcesz to włożyć? Super, Justynka włożyła. Dlaczego dzisiaj jest taki ubijak? Bo będzie nam tutaj rozcierało. Antoś, psy w mąkę. Ja! No. Ja mąkę wstaję. Tu, no postukaj. Dzisiaj mąka z cynamonem. Ja, będziemy robić Justynka masło. No, Justynka masło. Ja. Białko w sumie nie będzie nam tutaj potrzebne teraz. Dlaczego nie będzie? Justynko, te masełko to możemy. A ty chcesz łyżką, tak? No. Antoś, to ty dawaj erytrytol. Takie trochę zdrowsze ciasteczko zrobimy. To wygląda jak cukier. No bo to jest cukier, taki cukier zastępnik cukru. Ale tak samo wygląda. Teraz żółtka z wodą wlej. Czekaj, dam ci łyżeczkę. Ale szybciej, bo ja już prawie... Czekaj, Justynko, poczekaj. Żółtka z wodą. I Antoszu, dosięgniesz tutaj ten cukier? Ze skórką pomarańczową? To będą takie... Justynka, może tutaj tak przychylimy, co? Miseczkę, no, weź puść łyżeczkę. Cały? Cały. Ale pachnie pomarańczą, co? Zjadłbym sobie. Tak? No, a jak smakuje? Justyna, ja ci trzymam, weź łyżeczkę i zgarnia. Tu jest twoja łyżka. I rób tak łopatką. Tylko tak się mocno nie opieraj. Dobra, Justyna skończyła. I teraz, uwaga, uwaga. Wkręcimy razem miskę. Justyna, ale nie wolno tutaj teraz tą łyżką. No, skoczyła łyżka? Nie, nie! Justynka, nie wolno. Nie wolno! Dobra, teraz Antek obniży, a Justyna zaraz da moc, dobra? Tylko czekaj, czekaj, pierwsze do kontaktu. Mama już teraz się nauczyła. Czekaj, i jeszcze jedną rzecz zrobimy, poczekajcie. Ja mam tutaj taką osłonkę i rzadko z niej korzystam, ale będę częściej, bo będzie chronić też, żeby Justynka tutaj paluszków nie dała. Ale przecież może tym odpalić. No lepiej nikt nie daje, po co podpowiadasz? I teraz nam się to wymiesza, ciasto się wyrobi. Tutaj się już miesza nasze ciasto. Antoś nie podpowiada jej nic. Justyno, jak zwykle mąkę, nie? Ty lubisz mąkę? Pokażcie, jakie macie koszulki świąteczne. Antoś ma dinozaura. Z prezentu wyszedł? A Justynka, co masz? Wow, jaki misiu! Justynko, masz świąteczne i Antoś? I teraz nam się to zmiesza. Jak ładnie się wymiesza, zrobi się taka kuleczka z tego. To będziemy, to damy do lodówki, owiniemy folią, damy do lodówki i czekamy ile godzin. Proszę, teraz musicie się podzielić. Antek, wskakuj. Proszę. Foremkuj. Dawaj, Justyna. Pingwinka. Mocno. I przyciskaj guziczek. Guziczek. Antoś, dwa na raz. O, pingwinek jest? Poczekaj, Justynko. Wyciągniemy. Antosiu, to ja będę może odbierać od ciebie, dobra? Dobra. Masz gwiazdkę teraz może. Przyciskaj mocno gwiazdkę. No, wyciskaj. Czekaj.
fajne te foremki. Zawsze z tym wzorkiem mega to nam się tak... A nie odcisnęłaś Justynkę jeszcze wzorku. A guziczek dałaś? Teraz guziczek. Dał zanek. Dobra, dobra. Teraz co, Justynka? Może serduszko? Mocno naciskaj. Pierwszy... Oj. O, Inka. Serduszko i guziczek. Przyciskaj. Guziczek. Nie no, musisz zabrać te paluszki. No, możesz tak nawet. Tak, o. Jak ci lepiej? Dobra, to teraz wyciągamy do góry. Jest! Nie! To weźmiesz od Antosia może choinkę? Też wytniemy choinkę? A chcecie pielniczka i bałwanka, bo je już robiłem. Dobra. Justyn, a tutaj choinkę, tak? No, przyciskaj paluszkiem. No, staram się, żeby były jak najbliżej siebie. Dobrze, Justynka nie stosuje tej zasady. Dawaj, Justyna. Teraz pierniczek. Mocno i przyciskaj guziczek. Super, Antoś. Ja ale się świetnie robi tymi foremkami. Kurczę, kupiliśmy 5, tu jest, tu. 5 zł kosztowały, prawda? Mogę to. A tu jest nazwany. Mogę to. Nie, nie możesz tego jeść. Mogę to. Mogę. Świetne. O, Justynka, bałwanka. Nie bałwanka, tylko Mikołaj. Nie jedz. Prosiłam, żebyś nie jadła ciasta surowego. Przyciskaj guziczek. Mocno. Żeby nam się Mikołaj odcisnął. Gdzie ten Mikołaj? Tu się schował? Jest Mikołaj. I jeszcze pompki nie mieliśmy. Może tutaj. I love you. Pięknie. I love you. Zrobiłem. Love you. Mocno guziczek. Justynka, nie zapominaj o guziczku. Tu jest. I są wzorki. A pingwinka? Patrz, spróbuj jeszcze pingwinka. A my chyba jeszcze pierniczka nie wycinałyśmy. Czy wycinałyśmy? O, w końcu mi się udało z czapką. Super. Dwa były bez czapki już. No, teraz naciskaj guziczek. Pokażę ci, Justyna. Tak zrób. Patrz. Bziu. Justynka, może choinkę, co? Nie, bo ja właśnie mogę dać. Mocno, mocno. O, dobra, a ty guziczkiem przycisnęłaś? Uuu, ale ty masz siłę. Zobaczcie, jak świetnie wychodzi. Mama, nie wiem, czy było widać, czy nie. Pierniczek, ekstra. I fajne jest to ciasto, bo no. Też? Nawet jak się trochę rozwali, to można je skleić. Mogę go włączyć? No i piernik. Justyna chce ciągle te ciasto jeść surowe. Naciskaj guziczek. Dobra, i wyciągamy. Tadam! Mogę? Nie, musi się upiec, bo będziecie bolał brzuszek. Mama! Myślałam, że Justyna... Okay, pomogę ci. Myślałam, że Justyna ma... Dobra, ma... ja zobaczę. Biony. Poczekaj, Antoś, bo odjechałeś tutaj. Przepraszam. O, Justynka. Dobrze, już prawie. Słuchajcie, ciasteczka tak wyglądają. Mamy, patrz, zaraz Justyna będziemy... zapomniała tylko guziczka. Justyna też nie chce robić bez guziczka. Tak wyglądają ciasteczka. Zaraz przekładamy na blaszkę. Fajna jest ta metoda, że nawet nie trzeba stolnicy, mąki i w ogóle. To jest to. A Justynki czy twoje? Moje. Bez wzorków? No, no bo aha, ja dociskałem, a się nie zrobi po prostu. A. No, co zaklinowało się czasami, nie? No. Dobra, ja zobaczę, wyciągam już inne ciasteczka i zaraz Wam pokażemy, jak wyszły. Ale zapach jest taki, taki typowo świąteczny, nie? Cynamon, pomarańcza. Słuchajcie, już jest ten czas, piekarnik pika, wyciągam. Super się prezentują, ładnie pachną, musicie nam uwierzyć na słowo. Tu już Wam pokażę, jak wyglądają. Super. Naprawdę jesteśmy zachwyceni tymi foremkami. Łatwo się wycina. Nie wkleja się jak w niektórych foremkach. No i nie wiem, może sobie tutaj jakoś ozdobimy jeszcze. Chociaż dzieci już próbują, smakują.
I to są takie w miarę zdrowe ciasteczka, bo zamiast cukru jest erytrytol. Także polecamy Wam. Przepis będzie w opisie. No i życzymy Wam udanych wypieków. Pa!